Siemanko, witam Was na moim kanale. Ja właśnie umyłam włosy i w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie papiloty. Ja je generalnie dorwałam w Rossmanie. Nie pamiętam, ile kosztowały, ale wstawię to tutaj. To są truskawki. Jest ich w opakowaniu 6, także mam nadzieję, że to starczy na moją głowę. Można zakładać je na noc oraz wygodnie nosić w ciągu dnia. Dobra, ja mam zamiar zakręcić to w godzinę, także zobaczymy. Zastosowanie. Górną część truskawki należy dokręcić tak, jak przykręca się śrubę. Trudno. Przeżyję. To wygląda jak te takie pianki, wiecie, ze smurfami. Bardzo chętnie bym to zjadła. Zobaczcie, jak robicie tak, to ona jest taka otwarta. Teraz zakręcacie jak śrubę i ona się zamyka. 6 truskaweczek, jedna bez ogonka, bo mi się urwał. Ja teraz sobie ładnie przeczeszę włosy i myślę, że możemy kręcić loki. Trzyma się, jest git. Dobra, tamtego papilota robiłam na wyczucie, bo w ogóle nie widziałam nic. Może ten wyjdzie lepiej. Nie wychodzi mi to skręcanie na śrubę. Chyba źle to owinęłam, ale dobra, może... Trzyma się. Trzyma się? Trzyma. O Jezu, o Boże. Nie zebrałam wszystkich włosów, ale dobra, to jest z tyłu nieważne. Trochę będę miała prostych włosów. Jakoś tak, powiem Wam, ta strona wyszła mi ciut gorzej niż ta, ale damy radę, damy radę. Jezu, ale tu wisi. Dobra, no szczerze Wam powiem, nie wyglądam tragicznie. Ja z tym poczekam sobie tak z godzinę. Postaram się to podsuszyć i do Was wrócę, mam nadzieję, że w pięknych lokach. Ja trzymałam dosłownie te papiloty przez 3 godziny. Jak sprawdziłam, słuchajcie, po godzinie i odwinęłam sobie ten papilocik, to w ogóle nic się nie stało. W sensie te włosy ciągle były mokre. Po kolejnej godzinie sprawdziłam, to ciągle było mokre. Tutaj te 4 papiloty sobie zdjęłam, podsuszyłam te pasma, 2 pasma popsikałam lakierem i zawinęłam. Na te 2 pasma położyłam sobie tą taką piankę i zakręciłam, no a tutaj nic nie było i generalnie starałam się to suszyć, no ale ile można suszyć? Także zobaczmy, czy się coś w ogóle stało, bo ja przeczuwałam, że będę musiała w tym spać, ale ja niekoniecznie chcę w tym spać, więc zobaczmy. O! O kurna! Ten lakier! Ojej! Mam tu takiego dreda, słuchajcie, ale wiecie co? Może to się rozgniecie jeszcze. Au. Dobra. No, to chyba wygląda lepiej niż to. Znacznie lepiej. Jest mokre. No, wygląda to średnio, ale wiecie, to dlatego, że ja trzymałam je dosyć krótko i prawdopodobnie powinnam je trzymać całą noc, no ale odkręcam to. Weźcie pod uwagę, że jakby to jest mokre, ale naprawdę nieźle. Zobaczmy, co tutaj mamy. Takie fale wyszły, takie skromne fale. Skromne, ale takie ładne. Te włosy mam mokre i to czuć, że one są mokre. Jakbym tak potrzymała całą noc,
naprawdę ładnie to wygląda. Tutaj zdecydowanie bardziej mi się podobają te loki niż po tej stronie. Przechodząc do szybkiej oceny, trochę trudno się ściągają, ale żaden włos nie ucierpiał. Żadnego włosa sobie przy tym nie wyrwałam, także bardzo fajnie. Kurde, no naprawdę ładnie to wygląda. Naprawdę. Jestem zafascynowana. Pragnę Wam je polecić, bo naprawdę są spoko i bardzo łatwe w użyciu. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo Wam dziękuję. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia za tydzień. Cześć!